Dzisiaj zobaczymy razem, jak uszyć tą bluzkę z golfem. To jest numer 152 z Cofanetto. I widzimy też, że tutaj przy tym modelu mamy taki znaczek, który nam przypomina, że do tego modelu musimy wybrać akurat materiał elastyczny, na przykład jersey. I z tyłu też tego modelu, teraz zobaczymy sobie wszystkie właśnie elementy naszego wykroju, czyli mamy tutaj też ten znaczek zaznaczony właśnie, że chodzi o materiał elastyczny. I później mamy przód, tył naszej bluzki i rękaw. Widzimy, że w przypadku tego wykroju boczna część nie jest prosta, tylko taka trochę zaokrąglona, więc będziemy się posługiwać dwoma rozmiarami. Górna część, rozmiar naszej klatki piersiowej, a dolna część, rozmiar naszych bioder. I teraz zobaczymy w praktyce, jak można wykonać właśnie ten wykrój. W tym przypadku też będziemy się posługiwać metrem specjalnym ze złotego kroju, a właśnie z tą specjalną miarką. I po prostu biorę moją pineskę i wbijam ją obok mojego rozmiaru, na przykład klatka piersiowa 92 cm i później wbijam do tego krzyżyka. To pomoże mi właśnie tak swobodnie się poruszać i na tej miniaturce, że będę mogła odnosić wszystkie właśnie te numerki, które mam na miniaturce, w większej skali na moim papierze. I tak jak już Wam wcześniej wspomniałam, w tym przypadku będziemy się posługiwać dwoma rozmiarami, czyli w dolnej części te dwa punkty będę oznaczać posługując się właśnie rozmiarem bioder, a w górnej części z kolei będę się posługiwać rozmiarem obwodu klatki piersiowej. I teraz zobaczymy w praktyce, jak to zrobić. Teraz zaznaczyłam sobie wszystkie górne punkciki, ściągam metr i na te dwa punkty dolne będę właśnie zaznaczać, posługując się obwodem bioder. W ten sposób oczywiście ta bluzka będzie troszkę szersza w dolnej części. W przypadku tyłu tak samo będziemy zmieniać teraz właśnie pineskę na obwód bioder w dolnej części, czyli w dolnej części będę zaznaczać właśnie obwód bioder, a nie klatki piersiowej, a w górnej części będę się posługiwać właśnie moim rozmiarem klatki piersiowej. Jeżeli chodzi o rękaw, to będziemy używać tylko obwód klatki piersiowej. Na rękawie zaznaczam sobie też literę V, czyli to oznacza, że tam jest właśnie przód mojego rękawu i prostą nitkę. Teraz nakładam wszystko na materiał, będę ciąć i dodawać właśnie też zapas oczywiście na szwy.
I jak już mamy wszystkie elementy naszej bluzki, teraz możemy zacząć szyć. Ja zaczynam szyć od ramion. Oczywiście używam overlocka, bo to jest jersey, więc w tym przypadku możemy używać overlocka. Jak już mamy zszyte ramiona, teraz możemy wszyć też nasze rękawy. Oczywiście będą tak wszyte otwarte. Zaznaczyłam sobie wcześniej właśnie, gdzie jest przód rękawa, także pamiętajcie, żeby właśnie dobrze złączyć prawa strona do prawej strony. No i przód rękawa jest bardzo ważny. Jeżeli nie macie overlocka, możecie spokojnie uszyć tą bluzkę też na waszej maszynie ściegiem do materiałów elastycznych. Jak już wszyliśmy rękaw, teraz będziemy zszywać na overlocku całą boczną część naszej bluzki. Teraz będziemy zszywać też nasz golf, prawa strona do prawej strony. Oczywiście obwód golfa musi być troszkę mniejszy niż obwód naszego dekoltu. To jest bardzo ważne, żeby właśnie ten golf był troszkę mniejszy, jeżeli chodzi o cały obwód naszego dekoltu. I teraz obracam golf na prawą stronę, złożę go tak na pół i wkładam go do mojej bluzki i będę też go wszywać prawa strona do prawej strony. Oczywiście ułatwi nam, jeżeli znajdziemy cztery punkty na golfie i cztery punkty na dekolcie i je połączymy, bo będziemy musiały troszkę rozciągać nasz golf, bo jest troszkę mniejszy niż dekolt. Pamiętajcie, żeby jak wszywacie ten golf, nigdy nie ciągnąć za bardzo bluzki, ale właśnie troszkę tylko będziemy ciągnąć nasz golf, żeby go wszyć w poprawny sposób. Ostatnie, co mamy do zrobienia, to są właśnie brzegi naszej bluzki, także będę szyć na maszynie ściegiem do materiałów elastycznych i w dolnej części, i na rękawach. I teraz moja bluzka z golfem jest gotowa.